24 stycznia przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Patron dnia dzisiejszego, święty Franciszek Salezy, jest bowiem patronem dziennikarzy. Dlatego w tym wyjątkowym dniu, jako rzecznik prasowy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, wszystkim ludziom mediów, czyli dziennikarzom, ale także pracownikom technicznym i administracyjnym życzę wszelkiego dobra i satysfakcji i radości z pracy codziennej. Pozdrawiam także w imieniu naszego biskupa Edwarda Dajczaka. Pewnie jest tak, że nie we wszystkim się tak na co dzień zgadzamy, może nawet w niektórych ważnych kwestiach różnimy się, może także co do samej wizji dziennikarstwa, ale mam nadzieję, że spotykamy się na pewno w jednej sprawie, to znaczy, że naszą misją, naszym zadaniem jest poszukiwanie prawdy. Drodzy Państwo, jestem oczywiście dziennikarzem, ale przede wszystkim księdzem, dlatego zapewniam dzisiaj o mojej modlitwie w Państwa intencji. Dzisiaj, to znaczy 24 stycznia, w Domu Miłosierdzia w Koszalinie o godzinie 19 będę odprawiał mszę świętą w intencji wszystkich ludzi mediów. Jakby ktoś z Państwa chciał uszczegółowić tę intencję, można oczywiście mi wysłać SMS albo napisać mailem, o co konkretnie mam się pomodlić i z wielką radością to uczynię. Pozdrawiam serdecznie.